Przedstawcie się nam. To jest mój piękny partner, Paweł Mucha. To jest moja jeszcze piękniejsza partnerka, Dominika Terebus. Była trema? Straszna, ale przed każdym występem jest, ale myślę, że to motywuje nas do działania. Jak to się stało, że tańczycie? No, zawsze mieliśmy takie chęci, od małego tańczyliśmy tak w domu, tak dla siebie. No i tak stwierdziliśmy, że pójdziemy do jakiejś szkoły, zapiszemy się, no i tak zaczęła się nasza przygoda z tańcem, która trwa już w sumie 5 lat. Macie jakieś swoje sukcesy? No jakieś mamy. Mieliśmy 4. miejsce na międzynarodowym konkursie w Wiedniu. Mieliśmy 3. miejsce na międzynarodowym konkursie w Koninie. Mieliśmy 6. miejsce na Mistrzostwach Polski. No i w sumie na ogólnopolskich mieliśmy 3., 1. No. Jak wygląda dobór par do tańca? My akurat przyszliśmy razem do szkoły tańca, no i tak zostaliśmy razem, ale jeśli przychodzi osobno chłopak i dziewczyna, to wtedy się do ich dobiera i tańczą razem. Oczywiście więcej jest dziewczyn, chłopakami jest trudniej w tańcu towarzyskim, no i tak to właśnie wygląda. Jak masz na imię? Nazywam się Adrian. Jak długo tańczysz? Znaczy, tańczę coś koło 2-3 lat. Gdzie się nauczyłeś lub gdzie się uczysz tańczyć? Znaczy, uczyłem się w domu sam, przed komputerem na YouTubie. Oglądałem różne filmiki. Chciałbyś wystąpić w jakichś takich programach, show? Tak, You Can Dance. Jak masz na imię? Nazywam się Kasia. Widzieliśmy cię, jak tańczysz i śpiewasz. Co wolisz bardziej, taniec czy śpiew? Z tańcem miałam więcej do czynienia. Śpiew zaczął się tak może 2 lata temu, a taniec to już od małego dziecka. Chodzisz do jakiejś szkoły muzycznej, tanecznej? Zaprzestałam taniec. Uczę się śpiewu w Ognisku Muzycznym, tutaj w Pszczynie. Co cię inspiruje do takich działań? Na pewno pasja i za... Chciałabym kiedyś być aktorką i to mi się wszystko przyda. Jak masz na imię? Nazywam się Jakub Zawierucha. Widzieliśmy cię, jak beatboxowałeś. Co cię skłoniło do tego? Od najmniejszego zawsze miałem jakieś... Lubiłem robić jakieś wstawki dźwiękowe i po jakimś czasie rozwinęło się to we mnie. Można powiedzieć, że jestem samoukiem. Zacząłem oglądać filmy na internecie i no i sam douczyłem się do tego poziomu. Czy będziesz kontynuował ten talent? Oczywiście. Robię to już od około 7 lat. Jest to znaczące takie hobby w moim życiu, które pozwala mi wyrazić siebie, wyładować się przede wszystkim w jakiś sposób, wyrazić uczucia i przez taką właśnie tworzenie muzyki w taki nietypowy sposób. Masz jakieś sukcesy na swoim koncie? Jak na razie tylko szkolny mam talent. Robię to głównie dla siebie. A więc życzymy ci jeszcze więcej tych sukcesów.